A więc witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale tutaj Jurego. Dzisiaj u nas, jak widać, żniwa zaczęliśmy. Tu mówi, podjechał mój syn Darek już z zatorem, z przyczepą. Ja tu, aby tyle co wjechałem, zobaczyć jak idzie i czy suche. No i jest dosyć suche, więc lecimy. Tak stwierdziliśmy, że będziemy ciąć najpierw tutaj blisko domu to, co na słomę, a później dopiero nasieczkę tam za wsią albo kawałek dalej, ze względu na to, że teraz już trochę brakuje słomy, więc lepiej, żeby było na zapas, niż żeby zabrakło. Później dopiero będziemy podpinać wózek do kombajnu albo mniejszy ciągnik, mianowicie na ten moment Władimirca do wózka i będziemy przewozić na dalsze pola. Tutaj jak widać jest pszenica dosyć dobrze nawieziona. Będziemy tutaj pole wapnować od razu. Po zebraniu słomy to będziemy rozsiewać wapna na kilku naszych polach, aby co roku był dobry plon. Widać nasz kombajn Case International 1420 daje sobie radę. Tutaj załączę wszystkie dane, żeby nie zaspać, kiedy będzie pełny zbiornik. Jak widać, na kombajnie jeżdżę ja, ze względu na to, że ja to zawsze na kombajnie jeździłem, a młody przyczepy. Przyprowadziliśmy na razie jedną przyczepę. Jak coś, to później dowiozę, ze względu na to, że młody coś tam jeszcze musi załatwić i gdzieś poszedł, dokładnie pojechał. Chyba jeszcze, jak dobrze pamiętam, beluje trawę i siano z naszych łąk. A na razie jakoś się chyba będziemy wyrabiać. Kiedy będę na tamtym końcu, to się będę zsypywał. Najwyżej będę kawałek podjeżdżał. Tutaj dosyć ładnie sypie. Już mamy 3,2 tony. Kombajn może nie należy do najnowszych, ale na pewno jest nowszy od kombajna Epka, więc zawsze to mniej gubi. A nasz to jest i tak ustawiony, że jak gubi, to tylko malutko. I teraz z racji tego, że jestem na tej stronie, to się sypie. Tutaj naprzeciwko mamy pole Edka. No ale no to tam. Na szczęście nigdy jeszcze się nie spotkaliśmy, że gdy ja ciąłem to pole, to on ciął tutaj to naprzeciwko. Łączymy, wyjdziemy z kombajnu, zobaczymy na zatorze, mam wagę w tej przyczepie. I zaraz zobaczymy, ile będzie na tej przyczepie, ile będzie usypane, ale coś czuję, że będą dwie przyczepy, drugą trzeba będzie podjechać. Jeszcze jak dzisiaj skończę, to muszę jechać do młodego tam na gospodarstwo i mu skosić do tego, co oto u niego
teraz oglądacie ten film na kanale YouTube, jak tam ustalaliśmy, że przyczepa tam będzie stała, ze względu na to, że go też nie ma teraz w domu i tylko podobno miał postawić przyczepę pod tamto pole. Więc jeżeli szybko nam tutaj to wszystko zejdzie i film nie będzie zbyt długi, to podjedziemy też do niego. Z tego, co mi młody mówił, to przeprasza za to, że była przerwa w rzucaniu filmów. My też bardzo późno żniwa zaczęliśmy. Wiem, Edek już dawno zaczął, ale on tylko skosił za chałupą i tam pojechał aż za rzekę. Więc skosił może około 20 hektarów, no tak może z 15. Ostatnio przepraszam, ale trochę wam skłamałem, ponieważ mamy więcej hektarów zboża i się pomyliło wszystko. Dopiero ostatnio mi młody to mówił, bo żeśmy to wszystko przeliczali, ile się wyrobimy z tym wszystkim i kiedy już zacząć wapnowanie. I raczej właśnie będzie tak, że ja będę mucił, tylko będę miał tutaj przyczepy podstawione, a młody już będzie mucił albo welował któryś z pól. Wapnował, przepraszam, nie mucił, tylko wapnował któryś z pól. Widać na razie robota idzie, ten kombajn to nam się mało co psuje, więc jesteśmy zadowoleni. No ale jak się dba, to się ma, a jak się ma, to się dba, nie to co u łebka. Z tego co nawet wiem, to teraz nie głosi, ze względu na to, że mu gigant odmówił posłuszeństwo. Coś tam się z nim stało, ale to ja się tu nie interesuję. U nas na razie Władimirek stoi podpięty pod redlicę do buraków, więc też młody pewnie się przejedzie redlować buraki, ze względu na to, że na jednym polu trochę się chwast pojawi. A i zetor mały jest podpięty pod belarkę, żeby już belować i słomę później, ale i dobelować siana i trawy. Później odczepimy może belarkę, gdy będziemy już ciąć pełną parą i mały zetor będzie jeździł pod tą przyczepą jednoosiową. Taki sposób żniwowania u nas dosyć częsty, że tak właśnie sobie sam na polu muca, a młody już inną robotę robi, żeby elegancko się z wszystkim wyrobić, chociaż nawet i bez tego byśmy się wyrobili. Ta przyczepa to też te przyczepy są takie bardziej, żeby nimi buraki, ziemniaki transportować, ale do zboża też jak najbardziej się nadają. Uszczelniać żadnej przyczepy nie musimy, ze względu na to, że wszystkie szczelne i nie przesypują ziarek.
może wygaszę tutaj jeszcze poprzeczniak, bo się później ten rolnik stulecia wkurzy, że mu tam jeden głos pszenicy kombajnem rozjadę. I skończę to pole tutaj, obskoczymy jeszcze jedno, które tutaj mam zaraz obok, później przy domu i później na te dalsze będę jeździł, ciąć tam. Na tych dalszych to już będziemy ciąć pełną parą, jak to ja mówię, i wtedy już wszystkie przyczepy tam będą. I będzie młody też na polu już od razu odwoził przyczepy do zsypywania i będzie tam od rana do nocy. Jak widać, mamy już godzinę 19, a my dopiero wjechaliśmy, ale woleliśmy, żeby dobrze wszystko wyschło ze względu na to, że 3 dni temu padały. Edek już i tak wjechał wczoraj, ale my wtedy porobiliśmy inne prace, właśnie typu rozdzielenie tych buraków. Raczej z prasą to już będzie jeździł młody, ze względu na to, że ja to zawsze zapomnę, żeby w odpowiednim momencie się zatrzymać i wywalić balota. I tak u nas zwykle właśnie jest. Młody mi też tam tłumaczył, żeby wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, napisali komentarz i zostawili subskrypcję, czy jakoś tak. Jest akurat jedno z mniejszych pól, które my mamy, ale u nas to właśnie może tych pól jest mniej, ale są duże dosyć. Nie wiem, czy dzisiaj na filmie zdążymy pojechać tam do młodego skosić. Nie, może wam się trochę mylić, jak mówię, na mojego syna młody i na tamtego też młody. Więc na mojego syna od teraz będę starał się po prostu wam mówić Darek. Młody, jak z tego co mi pisał, to tam tak czy siak na razie ciągnik zamknięty stoi, więc jeżeli nawet dzisiaj nie skosimy, w co wątpię, to i tak nikt tam mu do kabiny nie wejdzie. Może nie pytaliście się, ale wiem, że kiedyś tam u mojego syna Darka na Instagramie się widzowie pytali o to, kiedy nowy ciągnik. A teraz jak sprzedamy już te pierwsze zboża z tych niektórych pól, to wtedy będziemy myśleć. Już teraz dokoszę cały zbiornik, bo chcę zobaczyć, ile tak cały zbiornik wejdzie.
Zobaczę teraz ile jest. 64%. Zobaczymy ile po tym pełni zbiorniku. Następnie też będą dawane gnojówki po tych. Ale to jeszcze też nie wiem. Jak widzicie, przyczepa jest już pełna, więc wyłączam na razie kombajn i jedziemy wymienić. Widać zboże jest dziwnie, więc musimy jechać powoli, aby nic się nie wysypało. Ogólnie mogę wam zdradzić, że ten ciągnik to będzie nowy, brany z salonu. Taki młody tam znalazł ciągnik, gdzieś tam pojechał do dealera. Weźmiemy taki ciągnik właśnie z Turem, podpowiedź, że będzie to zielony. Tutaj już jak widać nasze gospodarstwo. Ten odcinek będzie raczej trochę długi. Już do młodego nie będę jechał dzisiaj wrócić. Pewnie zobaczycie to w następnym filmie albo u mnie, albo u młodego. Może też Darek mu pojedzie wrócić, ja nie wiem. Bo Darek też czasami mówi. Tak, zostawię tą przyczepę tutaj. Te nasze pola. Jesteśmy ogólnie, nasze gospodarstwo okrążone naszymi polami. Tu ziemniaki, tam nasza kukurydza, tu buraki, tutaj zboże i z tyłu też ziemniaki. Dobra, podpięto, to się spróbuję tutaj może wyrobić. Nie wyrobi się, więc trochę cofnę. Teraz już powinno wszystko wejść na tą jedną przyczepę. Ze względu na to, że to tam już mało zostało. Tutaj są buraki młodego. My tam też czasami do niego wjeżdżaliśmy, ale to w ostateczności, kiedy Neptun mu odmówił posłuszeństwa. Widać, że to ładnie mruczy. Kiedyś, jak jeszcze mieliśmy te takie inne przyczepy, to kiedyś jak on tak szedł z pełną, jak mu młody dał, to fajnie było sobie nawet wyjść z kombajnu i posłuchać. Zostawię go w tym samym miejscu. Wchodzimy na kombajn, odpalamy i lecimy szybko. Jak widać, zostały jeszcze razem z tym to trzy przejazdy, więc powinniśmy wszystko na filmie skończyć. To chyba jeden z najdłuższych filmów na tym kanale będzie, bo mi Darek kiedyś pokazywał ten kanał.
Jednak pewnie będzie trochę więcej, może ze 4 przejazdy jedną. Ale chyba teraz już tylko dokończę ten zbiornik i resztę dokończę poza nagraniem. Ponieważ to jeszcze jeden zbiornik oprócz tego będzie. Słomy, na słomę u nas tylko dwa pola, to jeszcze takie jedno. Oba dosyć podobne rozmiarami. Nam to tyle słomy wystarczy, tylko tyle co tam dla jałówek to. Później będziemy układać duży stół. Chociaż nie, przepraszam, cały czas coś w męce. Będą trzy pola. Jedno to, drugie takie trochę mniejsze, jedno takie duże. Będzie duży stół układany u nas, tam z tyłu za oborą, a między pastwiskiem za kół. Na pewno jeszcze jeden filmik ze żniw u nas wleci, z którego stół, później już pewnie żniwa kukurydzy, a najpierw to kiszonka będzie, później na ziarno, później buraki, no i we wrześniu jeszcze pewnie ziemniaki. Widać, że nasz Internacional to dobry sprzęt, że on chodzi ładnie, zadbany, mimo to, że stoi pod wiatą, to i tak jest sprzętem zadbanym. I też jeżeli chodzi o ten nowy ciągnik, to on odciąży zetora i będzie takim koniem pociągowym na naszym gospodarstwie. Więc sypuję się i będę się z wami żegnał, ponieważ później to młody gada, że to długo musi siedzieć i przeglądać, ogólnie montować i te sprawy. A więc ja się z wami żegnam i zapraszam na inne odcinki na tym kanale i do oglądania dalej. Pozdrawiam.